Słuchajcie, ostatnio straszna była burza w internecie na temat lodów Ekipy. Ja wiem, że to jest świetnie przemyślana akcja marketingowa. Rzeczywiście te lody są tak stopniowo dawkowane po to, żeby było ogromne zapotrzebowanie na nie. Ale tak naprawdę ja nie jestem specem ani od marketingu, ani nie jestem pedagogiem, ani nie jestem psychologiem dziecięcym. Ja jestem od czytania etykiet. O więc przeanalizowałam etykietę lodów Ekipy i co mi z tego wyszło? Nie mam tego papierka przy sobie, loda nie próbowałam i nie będę próbować również żadnych innych lodów, które tutaj dzisiaj dla Was przetestuję, ale wiem, jaki dokładnie lody Ekipy mają skład. Otóż w tych lodach jest prawie 30 składników. Czy to dobrze? No niestety to źle. Im więcej składników, tym większy koktajl taki trochę mołotowa w naszym żołądku, a zwłaszcza w żołądku dzieciaków, prawda? Bo jeśli tych składników jest kilka, 3, 4, 5 najwyżej, w porządku, ale jak jest 30, to jest dużo za dużo. Dalej, na pierwszym miejscu w składzie mamy w tych lodach wodę. No oczywiście są to tak zwane lody wodne, ale z drugiej strony pomyśl rodzicu, jeśli kupujesz swojemu dziecku loda, lód może mieć wartość odżywczą, może mieć w sobie owoce, może mieć w sobie mleko, może mieć w sobie śmietankę, może mieć masło, może mieć orzechy, może mieć kakao. A woda, jeśli jest na pierwszym miejscu w składzie, no to znaczy, że za co płacimy? No, że płacimy właśnie głównie za wodę. Oprócz cukru, tak, lody powinny być słodkie, tak, lody są częścią dzieciństwa, tak, lody nie powinny być przekombinowane i zrobione, nie wiem, z daktyli albo z jakiegoś innego sztucznego słodzika. Cukier jest częścią lodów oczywiście, ale co w lodach Ekipy robi niezdrowy syrop glukozowy, który dużo szybciej się wchłania w organizm, zwłaszcza małego dziecka. Szybko potem powoduje, że poziom cukru wzrasta w krwi dzieciaka i te skoki cukrowe są bardzo, bardzo niezdrowe, dlatego wszelkiego rodzaju syropy, karmelowe, fruktozowe, glukozowo-fruktozowe czy glukozowe, nie są w diecie dzieciaków wskazane. Co dalej? Potem mamy mnóstwo zagęstników. Mamy tak, karagen, czyli przetworzone E407A, przetworzone wodorosty morskie z gatunku Euhema. Tak to się dokładnie nazywa. Tutaj w świecie naukowym jest podzielone są opinie, czy to jest szkodliwe, czy jest nieszkodliwe. Mówi się, że dzieciaki nie powinny zbyt dużo akurat tego dodatku do żywności spożywać, bo wtedy może on działać rzeczywiście przeczyszczająco. I rzeczywiście niektórzy naukowcy mówią, że nie powinien być podawany dzieciom. Potem mamy jeszcze ileś zagęstników, gumę guar, mączkę chleba świętajańskiego, Bóg wie co jeszcze. Mamy emulgatory i mamy mleko w proszku. Mleko w proszku, jeśli dziecko nie toleruje laktozy albo dorosły, który kupi sobie takiego loda, no to wiadomo, że mleko w proszku nie jest korzystnym składnikiem, ponieważ z mleka została odparowana woda i została w zasadzie ta sucha masa, która jest bardzo dużą bombą właśnie laktozową. Jedyny plus, który znalazłam w tych lodach, to jest to, że są tam naturalne barwniki. Nie ma sztucznych barwników i to się akurat chwali, ponieważ sztuczne barwniki działają na dzieciaki źle, powodują nadpobudliwość, brak koncentracji i zwłaszcza w połączeniu z konserwantami są po prostu szkodliwe. W sumie tak naprawdę lody Ekipy to jest przetworzony produkt, niespecjalnie ciekawy, niczym specjalnym nie wyróżniający się na tle innych lodów przemysłowych i bardzo często jest on porównywany właśnie z kaktusem. I teraz omówmy kaktusa. Kaktusa wszyscy znają, jest w każdym sklepie, w każdej żabce i w każdym dyskoncie. Tak wygląda kaktus. Ludzie, dzieci też bardzo często kaktusy po prostu kochają. Co mamy w takim kaktusie? Otóż mamy wodę na pierwszym miejscu, bo to też jest lód wodny. Mamy cukier. Mamy, co jest ciekawe, syrop glukozowy w proszku. Trudno sobie wyobrazić jeszcze bardziej przetworzony produkt, bo glukoza, syrop glukozowy, a teraz jeszcze w proszku, czyli przetworzenia do potęgi przetworzonej, tak to można powiedzieć. Mamy tutaj tłuszcz roślinny, nie wiemy jaki, bo jest napisane roślinny.
Oby to nie był tłuszcz palmowy. Jeśli jest palmowy, dużo słabiej. Dalej mamy utwardzony tłuszcz roślinny. Też ten składnik mi się nie podoba. Mamy stabilizatory E412, guma guar, potem mączka chleba świętojańskiego. Jest też laktoza, jest odtłuszczone mleko w proszku. I tak naprawdę, jeśli porównać kaktusa do lodów ekipy, który z nich jest lepszy? Szczerze mówiąc, nie ma tutaj zbyt wielkiej różnicy. Nie próbowałam lodów ekipy. Mniej więcej wiem, jak smakuje kaktus. Tutaj w zasadzie można powiedzieć, że to jest ten sam poziom, jeśli chodzi o lody. Różnica właściwie jest tylko preferencyjna, czyli smakowa. Jeśli ktoś woli, kaktusy będą bardziej smakowały, a jeśli ktoś zdecyduje, że jednak lody ekipy, to w zasadzie tylko tutaj są niuanse smakowe. Chociaż można powiedzieć, że kaktus ma mniej składników, bo ma ich tylko 19, a lody ekipy, przypominam, 30, więc pod tym względem kaktus jest lepszy. Kaktus również ma mniej kilokalorii, dlatego że lody ekipy mają 200 kilokalorii w 100 gramach, a kaktusy 130, więc tutaj pod tym względem kaktus również bije na głowę lody ekipy. Jakie mamy jeszcze lody podobne do lodów ekipy, do kaktusów? No mamy na przykład lody Pirulo. Takie mam tutaj. Popatrzmy, jak one wyglądają. One są w różnych wariantach, są na przykład arbuzowe. Zobaczcie, tak wygląda Pirulo, które składa się z kilku warstw owocowych i muszę powiedzieć, że ten skład jest dosyć przyzwoity nawet na tle kaktusa czy lodów ekipy, bo tak. Mamy tutaj wodę, no znowu płacimy najwięcej za wodę, cukier, sok pomarańczowy, sok jabłkowy, czyli tutaj producent poszedł w soki, bardzo dobrze. Niestety jest syrop glukozowy i to jest jedyny minus tego loda, ale jest sok truskawkowy, jest puree truskawkowe, są koncentraty z marchwi, z buraka ćwikłowego, bo jak widać to są te kolory, tak? To są te barwniki, barwniki naturalne, Izato Plus. Jest kurkumina i karoten, to też są barwniki. Naturalny aromat pomarańczowy, czyli mamy naturalne aromaty, mamy kakao, olej słonecznikowy, a nie palmowy i mamy lecytynę sojową, która jest emulgatorem. W sumie około 16 składników, skład naprawdę przyzwoity jak na lody przemysłowe. Co dalej mamy w sklepach? Dalej w sklepach mamy twistery. To też są lody, które są lubiane przez dzieciaki. Wszyscy je znają w różnych wariantach, w różnych odsłonach. Proszę bardzo, tak wygląda twister. Taki zakręcony jest w różnych rozmiarach również. Co ten twister ma w sobie? Ma również na pierwszym miejscu w składzie wodę, no bo to są lody wodne i znowu za nią najwięcej płacimy. Potem odtłuszczone mleko w proszku, to jest ta w tej białej takiej warstwie, tak? Czyli znowu produkt nie nadaje się dla tych, którzy nie tolerują laktozy. Syrop glukozowy, sok cytrynowy, sok truskawkowy, sok ananasowy i zagęstniki. Mączka, guma guar, mączka chleba świętojańskiego, oczywiście karagen, olej kokosowy, nie do końca zdrowy, lepszy jest olej rzepakowy, ma dużo lepszy skład kwasów tłuszczowych, koncentrat odtłuszczonego mleka, czarny bez, to są barwniki, czerwony burak, chlorofile, emulgator itd., itd. Ja jednak, gdybym miała wybierać dla swojego dziecka, wybrałabym zdecydowanie lody Pirulo, ale muszę powiedzieć, że Twister na tle lodów ekipy też nie wypada najgorzej, też ma mniej składników i więcej tych składników naturalnych. I ostatni lód to jest, słuchajcie, oranżada Helena w formie lodowej. Tak to wygląda. Lód wygląda zachęcająco. Proszę bardzo, ładny, bardzo ładny. W różnych kolorach czerwieni i pomarańczu. I tutaj mamy tak, mamy zdecydowanie mniej składników, bo raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem składników tylko, plus dla producenta. Woda na pierwszym miejscu, no bo są to lody wodne, tak, oceniamy lody wodne. Jest cukier, jest syrop glukozowo-fruktozowy, tu niestety niedobrze, no bo tak jak mówiłam, syropy to nie jest to, co powinniśmy podawać dzieciom. Kwas cytrynowy, stabilizatory, mączka chleba świętojańskiego, guma guar i barwniki. Ekstrakt z krokosza i koncentrat z czarnej marchwi oraz aromat sztuczny, ale składników mniej. Nie wiem jak to smakuje, ale w porównaniu z lodami ekipy to jest nadal dużo lepszy, jeśli chodzi o skład lód. No dobrze, kilka tygodni temu, gdy na media społecznościowe wrzuciłam dokładne omówienie składu lodów ekipy,
Zaczęliście mi Państwo zadawać pytanie właściwie, jakie ja lody polecam. Czy w tych sklepach da się znaleźć lody, które są przyzwoite? Więc ja mogę powiedzieć tak. Ja lubię lody Grycana, tam jest w miarę przyzwoity skład. Lubię lody Häagen-Dazsa, a z takich lodów typowo dla dzieci, pamiętajmy, że są lody Kuhls, to jest polski producent, lody bio, czyli organiczne. Tutaj mamy, rzeczywiście jest śmietana, są prawdziwe jajka, są prawdziwe truskawki i prawdziwe składniki. No i mamy jeszcze na przykład lody Śnieżynka, one są bardzo fajne. Teraz w takiej wersji, to jest Psi Patrol, dla tych z Państwa, którzy mają małe dzieci, na pewno rozpoznajecie tych bohaterów. To są takie lody, które dziecko może po prostu wziąć do rączki, tak jak to w lodziarni, bo to jest lód z wafelkiem. Ale, co jest ciekawe, bardzo fajny jest skład tych lodów, bo mamy tutaj mleko, mamy cukier. Tak jak powiedziałam, w lodach to jest słodycz, tak? No nie wyobrażam sobie, żeby lód był wyłącznie kwaśny albo wyłącznie słony. Musi być trochę cukru. Jest masło, co jest bardzo ciekawe w lodach, że wielu producentów nie dodaje masła. Dlaczego? Bo masło jest drogie. Ale akurat w tych lodach Śnieżynka masło jest. I w zasadzie tyle. To jest cały skład, to jest kilka składników, więc jeśli mamy możliwość kupienia lodów Śnieżynka, proszę bardzo, prosty, krótki skład, ale możemy też zrobić sobie, i to bardzo, bardzo szybko, swoje własne lody w domu. Do tego potrzebujemy urządzenie, które nam zmiksuje mrożone owoce. Czyli chętnie, żeby to był iCook albo inny robot kuchenny, który ma po prostu dużą moc. Co robimy? Otóż w iCooku, zobaczcie, mamy tu przepisy. Proszę bardzo, tu są przepisy i pod L mamy, uwaga, uwaga, lody truskawkowe bez mrożenia, czyli robimy je, jak to się mówi w Białymstoku, o tak o, czyli od razu. Uwaga, naciskamy i tu jest wszystko napisane, co potrzebujemy. Potrzebujemy mniej więcej półkilowe, one są w bardzo różnych gramaturach, czasem pół kilograma, czasem 450 gramów mrożonych truskawek, ale oczywiście zamiast truskawek możemy użyć jagód albo malin, albo na przykład mrożonego mango czy ananasa, w zależności co lubimy, możemy sobie poeksperymentować. Do tego 100 gramów cukru pudru, ja dam mniej, bo nie lubię aż tak słodkich lodów. I 175 ml słodkiej śmietanki 30%. To jest cały skład. Dobra, lecimy dalej. W naczyniu miksującym umieść nóż. Umieściłam. To jest wszystko napisane krok po kroku. Wczoraj te lody tak naprawdę zrobił Franek sam, używając tylko iCooka i tych rzeczy, które mu przygotowałam. Tak, włożyć truskawki. Tutaj, tak jak powiedziałam, to są truskawki. Chodź, Michał, pokażemy. To są po prostu zamrożone truskawki. One tak wyglądają. O, wrzucamy 450 gramów, czy tam 500, w zależności jak to jest na opakowaniu. I dalej zamknąć pokrywę i czas 15 sekund, prędkość 8. On nam wszystko po prostu podpowiada. O, dobrze. iCook pociął truskawki na drobniutkie kawałeczki, na takie puree. I teraz co dalej mamy? Dalej mamy otworzyć pokrywę, przemieszać te truskawki. O. I jeszcze raz zmiksować. Dobra. Dobrze, i teraz będą dodatki, czyli wszystko tutaj nam iCook bardzo pięknie mówi. Otworzyć pokrywę dzbanka, dolać śmietankę, 175, czyli niecała szklanka śmietanki 30%. Dodamy też cukier, to już otworzę tę pokrywę. Taka łyżka cukru pudru ma około 12-13 gramów, więc nie dam 100 gramów, tylko powiedzmy dam
4 łyżki. To będzie dużo mniej. Ok. I jeszcze dodam coś od siebie, czyli odrobinę wanilii. Tutaj mam ekstrakt waniliowy, ale równie dobrze, jeśli mamy cukier z prawdziwą wanilią, to też będzie fajny. I to wszystko zamykam. Dobra, lody są gotowe. Pokażemy, jakie są piękne. Wejmę tylko ten. O! Proszę bardzo. Tak wyglądają. I teraz, droga ekipo, lody ekipy dla Was. Proszę bardzo. Komu? Z truskawką można. Można z truskawką, proszę bardzo. Ok, kto następny? Jula. Proszę bardzo, i to są właśnie. Dziękuję. Moje własne lody ekipy. To był kanał Ekobosacka. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i lody dla własnej ekipy przygotujcie.